Dzień dobry, wieczór, moje drogie klockowe świry. Z tej strony pan Szczupak i mamy dzisiaj piątkowy wieczór. No niestety musiałem zwlekać całe 24 godziny. Jeden dzień, jedna doba z nagraniem tego ważnego filmiku, z ważnymi informacjami na ważny temat. Gdyż no, jeżeli macie jakiekolwiek konto na YouTube, ten tak zwany kanał, nawet tam nie trzeba mieć żadnego filmu, niczego, zero subskrypcji, to i tak zgaduję, że pewnie w czwartek rano tak sobie jedliście śniadanko, piliście kawusie, albo herbatkę, albo kakao, albo spaliście, albo się ubieraliście, albo jechaliście do pracy, szkoły, nie wiadomo gdzie. Na waszą skrzynkę gmailową pewnie przyszedł e-mail od YouTube Creators, a jak nie, no to ja przynajmniej dostałem. No fajnie, że mnie uwzględnili, bardzo mi miło. Jednak no, nie ma tu czego przyklaskiwać. Ponieważ nie są to dobre wieści, które przyszły na moją skrzynkę mailową. Jakiś czas temu, jak możecie kojarzyć, na moim kanale pojawił się film pod tytułem Lego YouTuberzy, gatunek zagrożony wyginięciem. Jakoś tak. Odnosił się on do całej tej sytuacji z YouTube for Kids. Byliśmy wtedy w takim czarnolesie. Zero wiadomości, zero faktów, zero niczego. Tylko po prostu strach, panika i ogólna dezinformacja. Ale nagrało o tym dosyć sporo osób. Nawet Lego YouTuberzy z zagranicy, jak Just Good, taki dobry ziomek. Nawet Mike z Cool Factor, jeżeli dobrze pamiętam jego nazwę kanału, również o tym nagrał. Ale również ja oraz Wosiu Briggs, którego dobrze możecie kojarzyć, nagraliśmy o tym filmy. Filmy dosyć długie, filmy mówiące, co się dzieje, dlaczego tak się dzieje, co się tam stało. I no, YouTube Creators przysłał coś właśnie, postanowili, co bardzo szybko będzie wdrażane w życie, i jeżeli nawet już nie jest wdrażane w życie, co postanowili, co twórcy muszą zrobić, albo nawet jak nic nie będą robić, to co im zrobią. Tak więc może od początku. Tak więc tak naprawdę wszystko odnosi się tylko do jednej bardzo ważnej ustawy w prawie, którego YouTube szczerze i bardzo dobrze i klarownie będzie przestrzegać. Cała ustawa głównie mówi o tym, że twórcy muszą spersonalizować swój kanał pod konkretnego odbiorcę. Czyli jeżeli głównym odbiorcą jego filmów są dzieciaczki, to musi zaznaczyć, że to są dzieciaczki. Jeżeli jest to ciężko sprecyzować, albo pod każdego odbiorcę, albo pod dorosłego, to również powinien coś takiego robić, ale głównie chodzi tutaj, żeby właśnie oznaczyć swój kanał jako właśnie ten przeznaczony dla dzieci, czyli na przykład recenzje gier wideo, ponieważ dzieciaczki uwielbiają gry wideo, jakieś kreskówki, jakieś bajki i tak dalej, czy też właśnie na przykład recenzje zabawek, czy też właśnie naszego ukochanego duńskiego Lego. Niech żyje Lego. I tutaj za tym po prostu idą kolejne zmiany na kanale. Oczywiście każdy może uznać, że jest Bogiem, że jest najmądrzejszy, 30 tysięcy IQ, i on nic takiego nie zrobi, bo po co i w ogóle, i tylko szkoda zachodu. Albo są po prostu lenie, które odczytają, albo nawet i nie ten e-mail i nic sobie z tym dalej nie zrobią. Spokojnie, wujek Google i jego algorytmy na pewno znajdą wasz kanał, na pewno go przeszukają, na pewno szukają wasze filmy i odpowiednio sami to zrobią za was. Nie musicie nic robić nawet. Oni się już tym zajmą. Oni mają wasze plecki, jak to się mówi. Więc całe te wszystkie zmiany, całe te ustawienia automatycznie i tak z czasem na pewno zostaną zaktualizowane na waszym kanale. Oczywiście można się odnosić do tego, że na przykład Lego jest dla każdego odbiorcy i tak dalej. Trzeba będzie trochę się z tym napracować, trochę popisać, trochę może angielskiego, nie wiem, czy po polsku też się rozczytają. W każdym razie, no, będzie to po prostu dosyć długo wdrażane w życie, dopóki nie osiągnie takiego naprawdę dobrego stadium,
gdzie wszyscy będą zadowoleni i mało kto będzie pokrzywdzony. I o to właśnie chodzi, żeby chronić dzieciaczki, chronimy dzieci. No i co idzie za tym, że nasz kanał będzie właśnie oznaczony jako ten dla dzieci? No otóż za tym już idą inne zmiany, na przykład powiadomienia. Taki kanał nie będzie jakby dawał z siebie powiadomień. Możecie klikać w dzwoneczek 1000 razy, a i tak nie dostaniecie od takiego kanału powiadomienia. No niestety jest to dosyć smutne, ale chyba nie jest aż takie źle, żeby to przeżyć. Również i reklamy zmienią się na takich kanałach, oczywiście na tych większych, ponieważ ja to chyba mogę zapomnieć totalnie o czymś takim jak zarabianie na YouTube, ale na przykład taki Maciek Kiklowski, który ma 40-tysięczną publikę, no to na pewno również zarabia jakoś na reklamach. Jego reklamy będą po prostu przeznaczone dla dzieci, nie wiem, reklama klocków Lego, może reklama jedzonka, czy no czegokolwiek, żeby nie było szkodliwe dla takiego dzieciaczka. Również będą zmienione na pewno chyba też komentarze pod tym względem, że będą one po prostu tak jakby przepuszczane przez sitko, żeby ograniczyć spam, ograniczyć jakieś wulgaryzmy i tak dalej, z takim nieco bardziej większym nastawieniem na to. No bo do tej pory to już tylko tam co któryś komentarz był uznawany jako być może spam i tak dalej. Teraz chyba do tego naprawdę przychylą oko. Oczywiście te zmiany będą aktualizowane, to wszystko będzie się uczyć, bo to będzie algorytm, który będzie stworzony po to. Oczywiście to może trochę niektórym popsuć życie, a niektórym nie. No YouTube o tym mówi, no jest im przykro, ale no niestety wolą to niż mieć jakieś pozwy i tak dalej. No nikt nie lubi pozwów. Oczywiście teraz tutaj w międzyczasie, jak ja o tym wszystkim mówię, pewnie jeszcze coś tam dopiszę, co znalazłem w mailu, o czym zapomniałem, gdyż obecnie mówię z głowy, nie ma tutaj nic nawet na ręce zapisanego. Więc w każdym razie, no cieszę się, że w końcu zostało to jakoś spłycone, że wiemy na czym stoimy. Myślę, że nie jest to tak złe, jak mogliśmy się tego bać. Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Więc moim zdaniem wszystko jest dobrze. Nie jest oczywiście idealnie, ale z tym to już na samym początku mogliśmy się liczyć. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że już wszystko będzie w miarę dobrą stronę szło. No i mam nadzieję, że obudzimy się kiedyś i powiemy: hej, a pamiętacie jak to fajnie było, jak oni wprowadzili tą zmianę? Teraz to dopiero mamy przekichane. Kto wie. Tak więc to było na tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się, na razie.